Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Mikut. Jest koniec tygodnia, więc warto pokazać jakąś bitewkę, która was wprowadzi w taki miły, weekendowy nastrój. A cóż by nie było lepsze niż wycofany właśnie w tym momencie E25 Sagittarius.pl z pierwszego DPA. Dobry znajomy, bardzo fajnie nam się też miło grało. Pozdrawiam cię serdecznie. Przysłał mi bitewkę właśnie na tym czołgu. I zaraz zobaczycie, jakie tutaj cuda wyprawia Sagit na tym małym piździku. Właśnie dobrze mówię, piździk, tak naprawdę to jest Tedek 7 tieru premium, ale z szybkością i zwinnością naprawdę dorównuje niejednemu czołgowi lekkiemu. Teraz się Sagit pokazał, nie wiadomo o co chodzi, skąd ten spot. Prawdopodobnie ten Elcek po prostu przyjechał za blisko, kita wyświecił. Tedek E25 ma bardzo dobry kamuflaż. Bardzo szybko strzelne działo, zamontowana tutaj armatka 7,5 cm, PAK 42L70, średnie obrażenia 135 na penetracji 150, na pociskach goldowych tak zwanych penetracja wzrasta do 194, szybko strzelność tak na czysto, bez żadnych dosyłaczy, 20 pocisków na minutę, więc praktycznie strzelamy co 3 sekundy, zobaczcie jak to się dzieje. To sprawia że takie sytuacje, że potrafimy zdjąć cały czołg patrycznie do zera, będąc cały czas niewyświetleni. Tutaj widzimy, że taki próbuje coś zdziałać z tym KW. No teraz się przełączył na złoto, jednak KW to spory kawał stali i ciężko to przebić. Jak widzimy, ma tutaj fajny perk pokazujący, co zniszczył w danym czołgu, albo co jest zniszczone w danym czołgu. Jak widzimy, tutaj sporo już tutaj szkód narobił temu kawulcowi. Stoi cały czas nawala, na razie z golda marnujemy pieniądze. Ale cóż, ten Tedek na pewno da nam zarobić, więc możemy sobie śmiało tymi pociskami goldowymi strzelać. Tym bardziej, że penetracja nie jest taka hop-siup. Na szczęście Sagita bardzo tutaj ładnie rzuciło. Gra w Plutonie z Gwynbladem, którego też pozdrawiam. Mieliśmy okazję pograć sobie sporo CW, sporo kampanii. Gwyn prowadził tę kampanię, prowadził te CW. Bardzo dobrym skutkiem. Teraz wolę trwanie Wolverina. Gwyn poleciał dużo mocniej do przodu na Pantherze M10. Walczy tutaj sobie z Elcem, który właśnie teraz schodzi. Sagitt się trzyma jeszcze z tyłu. Na razie kampimy, stoimy za krzaczkiem. Wykorzystujemy nasz pancerz, nasz kamuflaż, żeby się ukryć. Teraz Gwyn dostaje nieprzyjemną bułę od piękniejszego E25. No i teraz może być tak, że ten E25 go wydoi, więc trzeba się szybko chować. No niestety Gwyn jest na patach. Teraz jeszcze Sagitt wyjechał niefrasobliwie pod lufę tego Churchilla. Na szczęście bez damage'a to się stało. No i teraz chyba wykończenie tego iska. No jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzał. I jest, no nie, ma tego fraga, strzelaj Sagitt celnie, strzelaj celnie, jest i pierwszy frag na naszym koncie, 980 obrażeń. Gwyn na szczęście ucieka po to strzału tego E25, więc przeżył, ale ma tylko 200 hafsów, więc to może być ciężko dalej coś działać. Prawa strona się praktycznie złożyła, zobaczcie, przejechali przez nas jak masło. T25 na 2 zdejmuje naszego współtowarzysza niestety, no i teraz Sagitt zostaje sam. Jeśli chodzi o plutonowego, kolejny frag, no drużyna się składa jak albańskie chaty, 4 do 8, to nie jest dobry znak, jeśli chodzi o zwycięstwo w tej bitwie. Hapsowo jest porównywalnie, ale niestety ilość graczy czerwonych ma przewagę nad nami, a na tych tierach to niestety jest spory plus, jeśli chodzi o drużynę przeciwną. Trzeba teraz coś wymyśleć. Sagitt oczywiście od razu zmienia miejscóweczkę. Nie będziemy stali cały czas na tym cyplu. Jak widzimy, oj, chłopaki się składają równo. To nie będzie chyba dobry mecz. Kolejny współtowarzysz pada. To mnie hurtowo leci. Teraz fajny ma przestrzał na praktycznie trzy czołgi. Zobaczmy tego tą suczkę. Pierwszy strzał, bardzo ładne celowanie w gąskę. Chcę ją zatrzymać jak najszybciej. Uszkodził ją tą gąsienicę, ale jeszcze nie zniszczył. Uszkodzony kierowca, więc będzie się wolnie obracała. Mamy czas, żeby ją rozwalić. Teraz gąska też pada. Trzeba szybko zdjąć tą suczkę, póki jeszcze mamy możliwość. V-ka do nas teraz pruje. Może być problem. Trzeba uciekać. Tutaj suną strzał. Na szczęście tylko w gąsienicę. Przyjmujemy to na gąsienicę i przeżywamy w ten sposób, bo jeden strzał od tej suczki mógłby się skończyć naprawdę poważnym damage'em, jeśli chodzi o Sagitta. No i teraz jest spora przewaga czołgów naprzeciwko. Jest jeden med, dwa Tedeki
i jeden ciężki. Wyjeżdżamy sobie na tą fałeczkę. Może będzie tak głupio, żeby wyjeździć. No właśnie w tym momencie wyjeżdża. No i teraz Churchillek. Nie wiem, czy patrzy na nas. Patrzy na nas niestety, ale trzeba tutaj ładne uniki robić. To właśnie taki wykonuje. Strzelamy cały czas do tego Churchilla. Na szczęście nasza penetracja wystarcza, żeby przebić tego Churchilla, a nie wystarczała, żeby przebić skontowaną KW-1. To jest ciekawe. Ale cóż, trzeba jakoś tutaj wymyśleć, żeby ta sytuacja trochę się rozwiązała. 9 do 10. Mamy przewagę hapsów, nie mamy przewagi w fragach. To jest ciekawa, to jest ciekawy momencik. Teraz w tym momencie schodzi nasz i z drugich, który dzielnie pojechał sam na bazę. No i tutaj co? Mamy wsparcie naszego tostera, tak zwanego Panzersyf 4C. Sagitt wycofuje się, próbuje objechać tych hunswotów. Zobaczymy, co wymyśli. Czy poleci na prawo według mapy, czy na lewo. Pojawia się Churchill, który wyjechał z drugiej strony. Zaświecił oczywiście Sagitta, no to teraz trzeba uciekać. No mamy sporo jeszcze zapas hapsów, więc możemy spokojnie sobie tutaj powalczyć. Kółeczko. W tej chwili powinniśmy zniknąć, ponieważ Churchill się cały czas świeci od PZ-a czwartego. Mamy przeszłonego KW? Chyba nie. Lecimy po lewej stronie tego wzgórza i zajeżdżamy tego Churchilla. Szybciutko zanim się pokażemy, możemy mu wjechać na tyłeczek. O, właśnie to robi teraz Sagitt. I pierwszy strzał w łepek, z boczkiem, trzeba walić oczywiście w boczek, jest kolejny frag, KW wyjeżdża, walimy w boczek, jeszcze jeden strzał, pod pałą KW płonie i kolejny frag, dwa fragi już w ciągu 10 sekund, bardzo fajny wynik, 3600 WN8, już mamy taki wyniczek, który się spłaciliśmy w tej bitwie, na to, jeśli będzie przegrana, to swoje zrobił Sagitt na pewno. 2200 obrażeń widocznych, E25, nasz ma 4 fragi, więc teraz trzeba znaleźć resztę tych niemilców. Jest i Rudy, który tam się cały czas czai na wzgórzu. Strzelamy, bardzo ładnie nam się wystawił. Pierwszy strzał, drugi strzał, przeszło oczywiście, trzeci strzał, weszło, no i teraz czwarty strzał, weszło, powinno wejść przynajmniej. I piąty strzał, wykończenie będzie? Nie, chyba Rudy się schował, chyba już nie będzie, nie? A jednak, stał w tym miejscu, wykończenie w ciemno, pięknie przez Sagitta. Ten damage oczywiście nie został policzony, ponieważ był liczony w ciemno, zadawany w ciemno, więc system nie jest tak inteligentny, żeby to odliczać. Na szczęście AIMS-12T trafia nas pierwszy raz bez damage'a, drugi raz już z damage'em. Trzeba uciekać, bo to jest magazynek i to jeszcze zielony na full hapsach, więc może być problem. Nasz AIMS dzielnie broni przed natarciem. Wyjeżdżamy, trzeba rozwalić tego lighta. Pierwszy strzał jest. Weszło, drugi strzał. No tutaj teraz lekkie wzięcie pod uwagę prędkości AMX-a i pocisk przeleciał tuż za nim. KW-85 wyjeżdża. No trzeba teraz ostrożnie, bo to jest jednak ciężki czołg. Jest i AMX. Celujemy w niego. Strzał. Powinno wejść. AMX się tam też odgryza za 141. No to działko jego jest nieprzyjemne, zwłaszcza, że jest przeładowany. No i chyba teraz nasz AMX-12 to jest zdany na siebie, a raczej skazany na pożarcie na KW-85. Walczy dzielnie z tym AMX-em ichniejszym. Niestety KW zajeżdża go od tyłu i w tym momencie nasz lajcik ginie. Sagitt zostaje sam na trzech przeciwników, ma 5 fragów, 2800 prawie obrażeń. No i teraz trzeba jakoś tą bitwę wyciągnąć. Zobaczymy, co wymyśli nasz bohater. Na razie leci środkiem, zaświecił się od czegoś, coś tu musi jechać. M4, na szczęście bez damage'a, zdejmuje nam gąskę. No bardzo przykro, Sagitt nie ma naprawy. Dostaje kolejny strzał. Czekamy, aż się naprawi. Teraz nakierowanie się na tego na nową czwórkę. I na szczęście zdążyliśmy ją zdjąć, zanim ta rozwaliła nasz czołg. No tutaj było naprawdę sporo sporo emocji. Też czuję, że Sagitt w tym momencie już miał pełne porki. Bo jednak zdjęcie gąski bez zestawu naprawczego na miękkim czołgu to się równa raczej powrót do garażu. Teraz wjeżdżam tutaj na górkę. Sagitt próbuje tutaj wyjechać naokoło wzdłuż tego wzgórza i próbuje pewnie pozdejmować tych wrogów z daleka. Coś czuję, że ten AMX może jechać od tyłu. Widzę, że Sagitt ma to samo wrażenie. Woli tutaj czuwać też na lewą stronę, więc jedziemy tutaj z drugiej strony, podjeżdżamy w te krzaczki, próbujemy wyświecić. Oj, KW-85 prosto na nas wyjeżdża, wycofał się. Zbyt bliski zoom, no to nic nie widzisz niestety. Teraz wyjeżdżanie tego KW-85. Strzał z podpałą, KW płonie, nie ma depresji, działa, nie może na nas działa opuścić. Na szczęście, walimy cały czas. Pocisk przeleciał tuż nad nami. Wykończenie tego KW. 3400
5 obrażeń. Lecimy naokoło. Mamy jeszcze minutę kapowania bazy. Pamiętam, że ten, na tej bazie stoi ten AMX. No dokładnie w tym momencie się wyświecił. Teraz Sagitt podjechał tutaj na róg. No i to jest bardzo mądre zachowanie. Poczekamy, aż znikniemy i wyjedziemy prosto na tego AMX-a. On będzie pewnie myślał, że będziemy jechali z drugiej strony. Jest, dokładnie. Podjeżdżamy w krzaczek. Czy prosto? Nie. Sagitt woli jechać prosto. Ma tego AMX-a. Strzał. AMX nawet nie wie chyba, skąd strzelamy. Jeszcze się nie pokazaliśmy. Kolejny strzał. Jest frag. Koniec meczu. 7200 WN8. Zobaczmy, jakie wyniki zrobił nasz bohater. Przed wami to, co ustrzelał Sagittarius w tej bitwie. Oczywiście wbita oznaka mistrzowska. Przy takim wyniku raczej nie mogło być inaczej, chociaż tym czołgiem grają różne osoby i zdarzało mi się, że przy takim wyniku nawet zdobywałem chyba pierwszą klasę, bo też mam tą maszynę w garażu. Oczywiście przy podobnym wyniku, nie mówię, że tym samym. Cztery odznaczenia pomniejsze, które zostały wprowadzone w łacie 9-3. Pierwsze, zadaj tyle samo, ile masz obrażeń. Oczywiście podpal wroga. To było chyba pojedynkowicz, czyli zniż dwa czołgi, które zadały tobie obrażenia wcześniej. No i brutal, rozwal 5 modułów członków załogi, uszkodź wrogim czołgom. Top Gun Radley Walters, oczywiście za 6,8 fragów oraz duży kaliber 90 436 expa kredytów na brutto, 5160 expa na bonusie razy 2 plus konto premium. Zobaczmy, ile to było na czysto. 1564, więc bardzo ładny wynik. 8 ubitych, czyli to ten Rally Walters. 3788 obrażeń zadanych przez ten malutki czołg. Zobaczcie, że to jest więcej niż zadało Su. No, Su to akurat strzeliło raz za 476. Więcej niż Tiger, który strzelił 1400. No i ich E25 też trochę nastukał, 2722. No, ale to jest nic w porównaniu z tym, co zrobił Sagitt. Ciężkie czołgi w ogóle gdzieś z tyłu zostały, więc szkoda omawiać drużynę. 50 razy wystrzelił, 41 razy trafił, 34 przebiło cel. Sam otrzymał trafień 8, z czego tylko jedno było bez penetracji. Chyba więcej z tego, co było. A, bo tam było no damage po prostu, czyli przyjęcie na gąski. To się liczy jako trafienie z penetracją. Odbitych był tylko jeden strzał. Ale nic niestety nie poszło po kadłubie. 3 wyspotował, 11 uszkodził. To nie wiem czemu nie ma konfederata jeszcze dodawanego, ale cóż. 8 zniszczył, 304 hapsy po asyście. Obrana bazy 64 i prawie 3 km przejechane. Myślę, że nie jest źle. Na czysto 45635. No niestety amunicja, zwłaszcza ta złota, która na początku poszła w KW1, 40500. Boli, ale cóż. Ważne, że bitwa jest na plusie. Dzięki Sagitt za tą bitewkę. Mam jeszcze jedną w zanadrzu, na pewno pokażę ją jakoś w przyszłym miesiącu, podejrzewam. Będzie na pewno. Wam dziękuję za oglądanie. Dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek. Podejrzewam, że z Challenge Accept zobaczycie, jak tam idzie robienie E2 w weekend w praktyce, bo się rozpoczął test publiczny, więc na pewno coś rzucę, jak tam wygląda gra w łacie 9.6. Trzymajcie się ciepło. Cześć!